Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W tym przedświątecznym okresie przyjechaliśmy odwiedzić kolegę Zbyszka Oleksiaka. Kolegę naszego często odwiedzamy i w sezonie lotowym widzieliśmy u niego loty. Widzieliśmy też jego gołębie. Na aukcjach też mieliśmy te gołębie. I też mamy dzisiaj właśnie przygotowane 10 gołębi z tej hodowli. Ale mamy też tutaj taki moment, że kolega dosłownie, ile to było, Zbychu? Parę dni temu, 10 do 11 grudnia w Sosnowcu odbywała się wystawa gołębi okręgu Śląsk Wschód. I kolega tam właśnie ma katalog z wystawy. Tutaj w tym katalogu był taki ranking robiony, my go tu mamy. Jak to było, Zbyszku? To jest... Witam wszystkich uczniów hodowców. A to jest jak? Ranking po prostu, jak powstał okręg, to jest 8 lat po prostu, nie? Wszystkie kategorie zbite do kupy po prostu i pokazujące hodowcę, na którym jest miejscu, nie? To no tutaj chciałem jeszcze wspomnieć, że po prostu w moim przypadku ja tutaj do okręgu należę 7 lat, bo byłem wcześniej w okręgu Częstowa. No to po prostu, ale mimo tego udało mi się już w tym roku osiągnąć pierwsze miejsce. Widzę, że pierwsze miejsce, ale pokażmy też innych kolegów od razu przy okazji, bo pokażmy, z kim tutaj rywalizuje w tym okręgu. No to jest Mączka Józef, to jest obecny mistrz Polski w kategorii C. Trzecie miejsce Adam Piwowarczyk, oddział Myszków, też Tokarczyk, Kwaderlot też zna młode, chyba tam w trójce w Polsce, także po prostu Zieliński, Stanisław od lat jest bardzo dobry hodowca, Nowak Brodziński, także Ryba, Ślusarczyk, Edziu Kajdzik, Tomek Miśta, Adam, także tutaj no... Same znane nazwiska, tak. Jacka Kocota widziałem. No też jest w dalekim sensie, co jest tam drugi właśnie. W doborowym towarzystwie kolega Zbyszek jest i... Tutaj na takiej wystawie ten katalog, który był stworzony, to jest na pewno taki fajny ranking i podzielony również na kategorie pojedyncze. Tak samo tutaj w kategorii B. Adam Piwowarczyk z naszego oddziału jest pierwszy w całym okręgu przez te 8 lat. Ja jestem na drugim tutaj później. No i ten też mistrz Polski obecny w C-klasie jest też na 5. miejscu tutaj. Także no i później jest w M-klasie. Tu jeszcze w D-klasie wspomnę, tu Adam Piwowarczyk jest na 1. miejscu. Ja jestem 5. No i tutaj w M-klasie też jestem, przez te 8 lat jestem na 2. miejscu w okręgu. Czyli tutaj bardzo wysokie lokaty, pozycje, a mówię, mamy ten okres przedświąteczny i będą za chwilkę, będzie chodził, nazwijmy to Mikołaj, będzie rozdawał prezenty, niektórzy dostaną pieniądze, a jak będą mieli pieniądze, to będą mogli czy żony mężom, czy mężowie żonom kupić prezenty. No i tutaj mamy właśnie takich między innymi 10 gołębi przygotowanych. No i będziemy, aukcja się będzie kończyła w okolicach 3 Króli, nie 6, jak tutaj jest popularne dla niektórych, tylko w okolicach 3 Króli 6 stycznia. No, w okolicach mówię, bo zobaczymy się dokładnie kiedy i takie gołębie będzie można sobie czy na wystawie, czy na stoisku kolegi Zbyszka Oleksiaka w Kielcach odebrać. Zbyszku, pamiętasz jaki numer stoiska jest? 64, ale chyba E. 64, tak, 64 jak będziemy mogli znaleźć, ale zapraszamy na stoisko. 64 na pewno, tylko tutaj nie pamiętam. Tam będziemy mieli przygotowanych kilka niespodzianek dla kolegów, a teraz pokażmy może te gołębie, które mamy na sprzedaż. Jest ich tylko 10, to są już takie gołębie ostatki. Później będzie na targach oczywiście można kupić jeszcze na stoisku. No tu opowiem o każdym tym gołąbku, a jeszcze tutaj wspomnę o taką ciekawostkę, bo ta samiczka, która jest trzecim lotnikiem okręgu, ma koeficjent 8,66. To tutaj, co przyczyniło się do tego trzeciego okręgu miejsca. To jest ta samiczka, którą wkładałem w innym punkcie wkładania, dokładnie w punkcie Siewierz, oddziele Zawiercie. No i okazało się, że ta samiczka, po prostu, która była 21 w okręgu, druga w oddziele z 500 i czwarta w okręgu, wkładałem ją na innym punkcie wkładania, zrobiła mi ten właśnie drugi wspaniały konkurs, nie? Która przyczyniła się do trzeciego lotnika okręgu. Nie? Czy z tej samiczki rodzeństwa jakieś, Te są po prostu tutaj z tej linii. Spokrewnione. No ale to pokazuje, że po prostu no, gołębie można wkładać w innym punkcie wkładania i też da się zrobić dobry wynik. Nie tylko w innym punkcie, to weź przygotuj jakiegoś gołębia, w tym czasie nadmienię, tylko przypomnę, jak byliśmy u kolegi Tomasza Babrala, którego bardzo pozdrawiamy. On nabywając kiedyś gołębie u kolegi Zbyszka, taki sobie zrobił mały wspólny gołębnik, od kilku hodowców nabył. To tylko przypomnijmy, tam ty wtedy dostałeś nagrodę, tu masz jeszcze ten puchar, gdzieś tu stoi. Tam stoi za tobą. Tu stoi, zobaczmy ten puchar właśnie, o, to był ten taki trochę nietypowy, to jest ta wódka dębowa. To, no mówiąc o tym wkładaniu, tam jeszcze na ten... Tam 4 też, przepraszam, tam 4 gołębie, spośród 4 gołębi, 3 gołębie były pierwsze, były 3 twoje. Co, że tak powiem, w rankingu tak. Były oddziały ujęte. Tutaj co chciałeś powiedzieć? No, a wspominałem jeszcze to w innym punkcie wkładanie. Włożyłem też w tym roku na 1100 km 3 gołąbki. No i 2 zdobyły po prostu w konkursie i zdobyłem 67% skuteczności. Też nasz oddział w tym przypadku jako w rankingu poszedł na 1. miejsce, bo mała ilość, a skuteczność była dobra. Nie? Przejdźmy teraz może do gołębi. No, pierwszym gołąbkiem to jest gołąbek o numerze 21473. To jest ciemny pstry gołąbek. No to wywodzi się... Go tutaj może pokażmy go może jeszcze, jakbyś widział. To jest ten chyba tutaj po lewo. O ten, nie? Parę pokażemy tylko, a opowiemy go więcej, chyba że jak Zbyszek jest rozpoznał. Tak. To jest ten.
I co ciekawe, będziemy mieli tak zrobione, te gołębie są wartościowe dość, ale zaczniemy cenę od 100 zł symbolicznie, tak żeby każdy sobie mógł nabyć. No jest ładny gołąbek, dobrze zbudowany, po prostu taki ma fajne burawe, ma takie burawe lotka po prostu, nie? Tutaj widzimy, to pierwsza lotka taka była. O, ona ma takie tutaj, takie dębowe, jak to mówią. No jest tutaj wódka dębowa, bardzo ładnie w rękach ułożone, bo masywny gołąbek. Samczyk będzie prawdopodobnie. Prawdopodobnie będzie samczyk. Nie? Płcimy, oznaczamy, bo są gołębie młode, ale to będzie prawdopodobnie samczyk. I z jakiej to jest gołębi, tak jak mówiłeś? To jest tak, z gołąbków, babcią to jest Ola z drużyny mistrza Polski, tutaj co mam w GMP i w C-klasie. Z samczyka strony no to jest pełny brat Pazurka, co jestem wicemistrzem Polski w B-klasie. To jest pogłęb, jak tu widzimy Andrasa, drapy to są były. Bo to już bardziej mówię o dziadkach tutaj, po prostu, bo te linie 4 mam już tak po prostu ściągnięte do kupy. Później następnym gołąbkiem to tu jest wychodzący się, to jest ojciec Oli. I następnym gołąbkiem to jest super córka 330. Tu muszę wspomnieć, że po tej samicy 5044 u Romana Kurka z mojego oddziału w tym roku, 2016 roku, jest gołąbek, co ma 14 konkursów po, właśnie z tej samiczki i z 30-38 i natomiast jest szóstym lotnikiem oddziału. To tutaj jest czyli taki mamy gołąbek. Mamy tego gołębia, że jak to powiem, powiedzmy omówione. Kolega teraz kolejnego przygotuje. Znajdziesz go? Następnym gołąbkiem, no tutaj jest, musiałbym zobaczyć, który to jest, ale ten się z siły biorą. To jest gołąbek Speediego, to co jest u mnie na reklamie mojej firmy, ten po prostu pstry. To jest tam taki gołąb sprinter na A i B, to był trzykrotnym reprezentantem tam w Słowacji. I zarazem jest gołąbek 10-70, to jest jedna z lepszych moich też samiczek rozpłodowych, która jest po tym z ojcu złotej pary i po córce 330, co wydała też w gazetce w 2009 roku, był lotnik 8 koeficjent, miał klasie C. A z dołu jest oryginalny gołąbek od Wojtka Handerka. Pana Wojtka Handerka, to jest lud do klasensów tam po prostu i to tam można się też jeszcze wczytać już dokładnie tam w rodowodzie, nie? Dobrze, to był ten drugi gołąb, teraz mamy kolejnego, ciemna pstra, następna. Ciemna pstra, samiczka. Barwa, to nie wiadomo czy samiczka. Tutaj mi kolega Zbyszek nam pokaże, tam jeszcze powiedzmy, no tutaj mówimy, te gołębie będą się aukcje kończyły w okolicach Święta Trzech Króli, natomiast mamy tam takie gołębie jeszcze na aukcjach od Dominika Palarskiego, między innymi kolegi Jarosława Schnatznera, no wielu, wielu znanych hodowców, które sobie sugerujemy, żeby zakupić też, mówię, jak w ramach tych prezentów. 99% że to samiczka, tak powiedziałem, no nie? Ładna samiczka, pięknej budowy. Tu po prostu no, ma jak kamień, bo jest twarda, po prostu wszystko jest no, bardzo ładnie leży w ręce. W każdym bądź razie, no to są już gąbki tutaj no, fajnie opierzone, także spokojnie już nawet w lutym, marcu to będą się brały, także nie ma tu problemu. To jest po synie 330. No to wiadomo, że tutaj to jest półbrat mis, ale zarazem tu jest po babcią to jest mamusia Błyskawicy znowu, nie? Z Putmanów, Rejmuta Putmana. A z dołu jest tu ciekawostka, dziadkiem to jest gołąbek, ja go w tamtym roku symbolicznie za złotówkę sprzedałem po prostu jako 16-letniego i w tym roku gość potwierdził jako 17-letni gołąb ode mnie. Z pierwszego, jest płodny, tak, płodny, 17-letni ma z pierwszego ręku jedno, bo jedno jako się zniszczyło, ale z drugiego ręku ma obydwa dobre, także nie znam sytuacji, ale na cztery jajeczka trzy są dobre, nie? I następnym gołąbkiem, no to tu się wywodzi już z takiej mojej starej linii po prostu 27-90 to już są wszystko te dokupy linii króla i tak dalej, to jest w sposób cała już takie. Powiedzmy ten numer gołąbia, który 21-156 to jest ten gołąb, który właśnie jest. Ale bardzo ładny gołąbek wyszedł po prostu, bardzo ładny wyszedł budowy i tutaj będzie prawo 99% żeby ta samiczka. To opisujemy jako gołąb młody, ale proszę w razie czego tutaj do Zbyszka można zadzwonić, zapytać się. Ale tak płeć to co jesteśmy w stanie to tutaj powiemy. No i kolejnego gołębia, którego tutaj Zbyszek ma, to jest gołąb płowy o numerze 21-482. Płowy jest tylko jeden, to bez problemu znajdzie. Tam jest kilka niebieskich, takich to już będzie gorzej znaleźć, ale postaramy się, już nie będziemy nawet pokazywać. Jeszcze jest czerwony jeden i taki charakterystyczny szpak. To jest półweczek. Widzimy, no to będzie też chyba samiczka. No to może być samczyk. No właśnie, to jest to. Tutaj właśnie tak nie chcę mówić, bo właśnie nie czuję takiej 100% pewności, nie? To jest gołąbek bezpośrednio od Krzysia Kusia, no to jest jego tych połowego po prostu 543, z najlepszego tego 545. Lotnika 545, no to tam wiadomo się tam zapozna każdy w rozwodowodzie.
No to jest wspaniałych jego lotników i zarazem tutaj z dołu jest po gołąbku młodym, porocznym, ale to jest z tego tak zwanego pejsika, co on reprezentował okręg tam dwukrotnie na wystawie ogólnopolskiej w tej klasie. No to jest gołąbek od Sławka Wuchala oryginalny, to jest gołąb z wynikami, on miał w GMP też po prostu bardzo wysoki wynik, nie? Także ten. I z dołu jest też po, bezpośrednio po złotej parze, to tutaj też akurat jak był Raymond Putman u mnie właśnie, no nie, to też pokazywałem mu tą drużynę z Mistrzostwa Polski całą, no i tą siostrzamiczkę 799, no to takie po prostu na 8 głębi, no to 7 im się bardzo... Zrobiła wrażenie na nim. Tak, no to 7 mi się bardzo podobało, troszeczkę do Oli mieli zastrzeżenia po prostu, bo ona jest taka troszeczkę, się, w zimę się przypasa troszeczkę, no nie, no ale tam te pozostałe głębi 7, no to troszeczkę właśnie były wspaniałe, jak mówili, nie? Dobrze. Czyli mamy tego głębia numerze 21842 omówione, teraz jest... Kolejny gołąb czerwony to jest 20472. Ja już widzę, że to jest z linii Błyskawicy, z MIS 459, czyli te czołowe gołęby. No, tu jest od Adasia Piwarczyka z tego. Zobaczmy, one są tu wszystkie na katalogu. Tu jest od Adasia Piwarczyka, to jest takiego gołąbka tutaj właśnie z Van Lintów, no nie? Też z bardzo dobrych gołębi, później jest po Błyskawicy, później jest po córce tutaj 330, no to jest jako babcia. Jako dziadek, no i znowu jest złota para, nie? Także tu jest no, też krzyżówka, wszystko. O, to też samiczka będzie, samiczek, jak myślisz? Krzysiu, może być samiczka to po prostu, nie? Taki wygląd, bo budowę ma bardzo ładną. Ten, ale no, jak będzie samiczka, to przepiękna. Jak będzie samiczka, to jest przepiękna, bo po prostu jest, no, jest masywna w tym i taki głowka wygląda na samiczkę po prostu, nie? Dobrze. To jest numer gołąbka 20472. Tak. To jest gołąb szósty, piąty, który omawialiśmy, teraz mamy kolej, przepraszam, 2408, ten niebieski, to będzie go ciężko znaleźć. Już ma. O, masz go, no, ale widzimy. 2481, płeć taka, co czujesz mniej więcej? To może być samczyk. Samczyk taki drobny? Tak, mniejszy samczyk tutaj powinno, ale tak mówię, to tu jest, tutaj tak jest 60%, no nie? No tu jest gołąbek z linii Króla, ten dziadek tutaj 38-36 to wydał dużo gołębi już takich 6x6 na młode, na przykład konkursu jak było 7 lotów, czy ten to miał z kompletami, no to one już na młódka bardzo fajnie chodzą, bo to jest wnuczek 109 jaskółeczki, no to też z tego wicemistrza Polski, nie? To jest gołąbek tutaj z Hubenów Jansenów, no to one też na WG mi bardzo ładnie się tutaj spisywały te gołębie. No tu jest jedna z córek 300, tej Miss, jeden z, bo to jest ta 90-95, to są dwoje dzieci Miss, które wydają bardzo dobre gołębie już. No i znowu jest ta 1070 samica ze złotej pary i 2630 rodziny. Także one są tutaj mniejsze ze względu na tę złotą parę troszeczkę, ale po prostu one mają swoją jakość i one się bronią te gołąbki w kategoriach, wszystko to są bardzo fajnie. O, czyli mamy szóstego gołębia. Teraz zostały nam jeszcze takie parę charakterystycznych, jest taki szpak, ale tu mamy niebieskiego, 21982. Zaraz go Zbyszek pewnie, bo szczęście na razie mamy, łatwo znajduje je. O. Tak jak mówię, na aukcjach u nas jest teraz bardzo dużo gołębi, także każdy sobie coś znajdzie i tu na święta może zrobić prezent i poświąteczny prezent z tych prezentów, które dostanie pod choinkę na przykład, no to jest naprawdę duży wybór. I można kupić dobre gołębie, nawet za niewygórowane sumy. Tutaj to jest ten, to samczyk. Tak, będzie, powinien być samczyk. To jest 21982. Tu ma taką kropeczkę przy oku lewym. Z lewej strony. Tu jest taki troszeczkę cementkowany, także niektórzy właśnie co lubią, to właśnie ja też osobiście lubię, jak jest taki włosy niebieski, ale taki fajnie burawy, no nie? No to szybielka. Tak, no właśnie. A i budowę też jest pięknie w rękach. Jest. Też widzę, to jest z linii Miss, tak? Tak, tu jest tak, z Van Lint Derbar, to jest tutaj po prostu taki gołąbek od Adasia Piwarczyka, który miał 58 konkursów dziadek. No te gołębie są wspaniałe już tam po prostu nawet na 400 km na młode i czym starsze, tym są lepsze po prostu, nie? To ta linia się bardzo sprawdza. I dojrzewa tak fajnie. Tak, i później tu jest z linii Van Lint. No plus gołębie po prostu tu są już dołączone, po prostu ta linia Ferwod, no nie to i gołąbki są też tylko siostra tej 1070, no nie? To jest z tego złotej pary i też tej córki 330, co tam dała tego lotnika w gazetce, to w 2009 roku jest, nie? No ale piękny gołąbek jest tutaj. Widzimy tą przy lewym oczku białą plamkę. Wszystko mosteczki różowitkie, elegancko. Takie gołębie masz też przygotowane na targi. Tam będzie tych gołębi można sobie pooglądać i też tych i tańsze, i droższe, z najróżniejszych linii, które się sprawdzają, właśnie tutaj sobie nabyć.
się zdecydować już. Wiadomo, że na targach mamy troszeczkę inaczej, kupujemy na internecie, my widzimy zdjęcie, możemy zadzwonić, dopytać się, widzimy rodowód. Rodziców niekiedy, jak mamy zdjęcia u kolegi Zbyszka tam w dziale gołębie rozpłodowe, możemy sobie bardzo wielu rodziców zobaczyć, jak wyglądają. Natomiast na targach możemy sobie oprócz tego jeszcze te gołębie podotykać, pomacać, tak jak to hodowcy lubią. No, troszeczkę mniej czasu mamy na dokładne studiowanie rodowodów, no ale to coś za coś zawsze. O, tu mamy gołąbek o 21254. To jest właśnie ten, którego rodowód mamy na wierzchu. Prawdopodobnie może być tutaj samiczka. Taka drobna to też jest. No nie, ale w ręce ładna jest. Ładnie. Tutaj tak po prostu jest. Tak, ogólnie to jest, tu ładnie się trzyma i umięśniona, taka jest, widać, że taka mocna samiczka po prostu, nie, skrzydło ciągnie fajnie, także tutaj jest ten. To tu jest gąbek 09 roku, no to jest też bezpośrednim dziadek, to jest sensu tej pary z tych antenabele gołąbków moich. Tutaj jest córka 19604, to jest gołąbek, który jako 6-letni jeszcze w klasie A miał 28, jego córka 7-3 miała 9 w B klasie, także tu, bo tu tego nie piszę, ale no, takie są tutaj ten. A tutaj prawaczem jest mamusia króla, także tutaj jest no, też gołąbek jako z linii rewelacja po prostu, nie? Tu widzę jeszcze też z Adama Piwowarczyka po oryginale, tak? To tak, jest... i tutaj znowu jest dziadkiem, jest znowu ten, co wcześniej wspomniałem, 5911, tylko że to jest po innej córce, no nie? No to też jest ten gołąbek i tu jest z tych mulemansów i plus te delbary. Także te gołębie są już na mutka, nawet na 500 km swojego czasu taki Adaś tam Piwarczyk uczestniczył loty, no to po prostu miał przewagę w 70% praktycznie było jego gołębi w samej szpicy, nie? I między innymi ta linia się przyczyniła do jego właśnie wyników, nie? Tutaj zostały nam już chyba tylko dwa gołębie, no. Tylko jeszcze i został ten szpak, jeden teraz niebieski i szpak. Szpaka zostawimy na koniec, to jeszcze niebieskiego może odszukamy. Będzie łatwiej, bo już tam dwa wcześniej mieliśmy. Ale patrzę, że jest to też z linii 459, tego delbara 5911, no, Adama Piwowarczyka. 21280. Tu prawdopodobnie jest samiczka, ona jest taka mniejsza, bo ten 519 właśnie tutaj, Adasia, on tutaj ten wydaje też te gołębie troszeczkę później dojrzewające. One później jeszcze, ma już ładną budowę, tylko jest jeszcze mniejsza, ale one się później rozrastają, troszeczkę w późniejszym czasie. Ale to jest właśnie ta sama linia właśnie co tamtego i to jest gołąb też 519, to jest Asior. To tak samo po prostu to jest Asior, tam po prostu tak samo zdobył 59 konkursów, także to nie jest jakiś tam po prostu ten, tylko bezpośrednio ojciec to jest As, nie? I z dołu jest tutaj Junger Super Krak. Junger Super Krak to jest bardzo popularny, to jest Andrasa Drapy, tutaj ten gołąb, to jest córka Junger Super Kraka. To jest bardzo popularny gołąb, ostatnio nawet... No to jest na aukcji Sosnowcu, co wy... Ale jeszcze, ale tak, ale teraz właśnie na ostatnich aukcjach, kiedy mieliśmy Andrasa Drapy, te gołębie się cieszyły bardzo dużą popularnością i osiągały duże ceny. No tu zobaczcie też 7200 dałem za tą samicę. To była chyba aukcja wtedy, co było właśnie jeszcze w Sosnowcu, w sali mieliśmy wynajętą. Ostatnio tego nie praktykujemy. Z tą samicą miałem przygodę taką, bo kurczę ją wtedy zakupiłem. No i długi czas mi jajek nie zniosło. No kurde, trochę tam ponad 7 kołek danych, po prostu kurczę jajek nie znosiła. No i tak już nawet miałem prosić tam, czy tam uda się jakąś wymianę zrobić, nie? I w tym momencie, co załatwiałem już tę sytuację, nie? Samica jajko zniosła po prostu, no i to dzisiaj... Nie chciała do niego zwracać, albo mieć głowy ukręconej, nie? Dokładnie. No i tu jest po córce Miss i też ze złotej pary, niebieski także... Niebieski gołąb. No, samiczka jest przyzwa, ale ładna, w rękach jest malutka, ale po prostu jest ładna, w ręce się ładnie trzyma, także tutaj też polecam. I ostatni został nam szpak, bardzo charakterystyczny gołąb. To widzimy, to jest Ludoklasensa, tu patrzę od razu. I tak. Z drugie Hańca Mejera. To jest po synie ojca króla, tutaj właśnie. Po synie ojca króla, no i tutaj z tej linii mojej 8843, to jest jeszcze z tej mojej linii po prostu, co miałem między innymi od Jacka Długosza, co wtedy zrobił mistrza Polski w kategorii C, no to też jest tutaj właśnie z tej linii, z tych gąbków, nie? Bo ten Hańca Mejera, z tego co pamiętam, tutaj ten ojciec króla, to był gołębiem, który wywodził się też, on chyba w rodowodzie kanibala 441 Kesa Bosuły. Tak, dokładnie. Tak mi się wydaje. Ale ten gołąbek też tutaj jako mamusia tego gołąbka, no to jest jedna teraz też z lepszych gołębi rozpłodowych, ona już po prostu też w różnych połączeniach wydaje dobre gołębie. To będzie samiczka? Tutaj może ciężko też powiedzieć, może być to... Loteria. Loteria po prostu nie będzie. Ale przypomnijmy jeszcze tylko, że te gołębie rozpłodowe, które tutaj mamy w tych rodowodach, my możemy sobie na stronie internetowej, tam kiedy wejdziemy u nas, czy tam na banę, czy na kolegi Zbyszka stronę bezpośrednio, tam jest odnośnik, link taki specjalny, kiedy klikniemy, to praktycznie każdego jednego pojedynczych brakować może najwyżej, tych rodziców możemy sobie pooglądać, zobaczyć ich szczegółowe też rodowody. Czy coś jeszcze z Zbyszku będziemy tutaj pokazywać? A tu jeszcze chciałem wspomnieć, bo tak samo jak już tu wspomniałem o Romanie Kurku, że w tym roku u nas w oddziale ma 14 konkursów po moich gołębiach, ale tutaj, bo jest tych podziękowań wszystkich różnych,
u Michała Jaworka też gołąbek po prostu w tym roku, oryginalny mój gołąb, ma 12 konkursów też w moim oddziale po prostu, nie? On latał tutaj u Ciebie uhodowany, a reprezentował hodowlę Michała Jaworka. No ja nawet Michałowi dałem go w prezencie, no nie? My chyba o nim rozmawialiśmy raz już na jednym z filmów, co? No wtedy miał tylko 7 konkursów. 7, ale jeszcze doszło. Jeszcze mi dorobiło tak, że ma 12 konkursów, ma, nie? Czyli to był gołąb, a z jakiego pamiętasz się wywodził tamtego? No właśnie pamiętam, bo tam jest już nie mów, co nie? Na WG. Szukaj już, bo go nie znajdziesz. Na WG co dałem do Kosakowa, to jest taki gołąbek 10. O, mam już 10 1001. To jest właśnie z tego Van Hayes 710, co na reklamie mojej firmy jest, to często wspominam, że ta moja linia właśnie się zaczyna już wybijać, bo jakiś czas mało po tych gębiach chowałem, bo one są takie trochę brzydsze, no nie? Te gołębie, ale to one zaczęły dominować, bo i w połączeniu po prostu z córką Miss u Michała Jaworka ma 12 konkursów i ten sam gołąbek w Kosakowie WG z połączeniem z Miss teraz też jest drugim lotnikiem Kosakowa, także po prostu to nie jest przypadek. Bo właśnie tam na Kosakowie to były chyba 3 gołębie twoje, co zostały po finale, 2 przyleciały zaraz chyba 9, 11 był jakoś szybko, tak? I to te gołębie chyba nawet sam sobie odkupiłeś, czy nie? Bo to były właśnie, bo to były gołębie wywodzące się bezpośrednio, to były dzieci Miss. W każdym bądź razie sprawa jest taka, że to się płaci połowę ceny, no nie, jako właściciel. Także to właśnie na mnie korzysta, no, czy zostawienie dla siebie, czy gołąbka do odsprzedania, także po prostu nie ma... Zawsze coś trafi, że przyjedzie hodowca, coś chce, a tutaj jednak, a tu możemy mieć gołębia, to dodatkowo jeszcze i przelotowanego, który jeszcze zdobył. One tam miały, jak pamiętasz, pozycję dokładnie z finału 9-11, pamiętam? 9-11, a ogólnie z drugim asem Kosakowa, a ten drugi jest 9 asem Kosakowa, także czyli po prostu... Dobrze, to Zbyszku, co tam szukasz jeszcze? A szukam takiego jeszcze. To nie znajdziemy, to już może wtedy będziemy mało kończyć. Także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji. Mówię, ona się będzie kończyła tuż przed targami. Tam będzie można sobie czy też się umówić z kolegą Zbyszkiem na odbiór tych gołębi na targach, czy też za wysłaniem pocztą, albo no po prostu będzie ktoś chciał sobie tutaj przyjechać. Ale zachęcamy też nie tylko do wzięcia udziału w licytacji gołębi kolegi Zbyszka, ale takich hodowców z tytułami, którzy mają gołębie na stanowcach, mamy wielu. Dominika Palarskiego, kolegę z Schnauzera, jak mówiłem, no bardzo, bardzo różnych. Mamy też hodowców, dużo takich, którzy szukają gołębi z rodowodami takimi, powiedzmy, bardziej imbredowanymi na jakieś linie, które są teraz popularne, czy to Gabiego Vandenabele, czy innych, ale tutaj powiedzmy, bo tak jak mówi go Zbyszek, on ma też tutaj gołębie z Vandenabele, ta złota para się wywodzi, tak? No tutaj na przykład też co drugi gołąb z finałowego lotu siadł u pana Skawińskiego, no nie? No to też... Z Vandenabele, tu widzę z tej właśnie złotej pary. Tylko chciałem tu wspomnieć, że te co tu na aukcji tutaj teraz te gołąbki, to są bardzo blisko właśnie z tej złotej pary. Zarazem po prostu tak samo tutaj jest dużo gołąbków z linii Ojca Króla, Zoli. I z Miss, także po prostu ten co gołąbek też usiadł u kolegi, nie u mnie, ale oryginał mój, no to też po prostu są te same gołębi, co są tutaj właśnie oferowane, nie? Dobrze, czyli zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału, na razie dziękujemy i zapraszamy na targi do Sosnowca, na Sztyńskie. Będzie można sobie tam porozmawiać tutaj z kolegą Zbyszkiem, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać. Sztyńsko jest w tym roku większe, także zapraszam się, więcej osób zmieści. Trudki będą pewnie jakieś coś poczęstunek, to na pewno. Dziękujemy wtedy, do zobaczenia, dobry lot. Dziękujemy.